Dobra, siemanko YouTube. Mamy 29 lutego, czwartek, chwilkę przed piątą. Właśnie będę jadł swój posiłek przedtreningowy, już wam pokazuję, co to będzie. Będę wsuwał. To jest 150 g ryżu, 50 g izolatu, banan i 20 g masła migdałowego. To jest mój posiłek przedtreningowy, ja sobie to wsuwam i lecę zrobić trening pull. Dzisiaj najprawdopodobniej zrobię taki full day of eating, bo tego jedzenia jest trochę więcej. Także o, koleżanka już pierwsza do jedzenia. Rysia, złaś. Taki full day of eating, tego co dzisiaj tam miałem, bo kalorii jest troszeczkę więcej. Też nagram trening i pewnie jeszcze coś tam po drodze zobaczycie. Witam Was na swoim treningu pull plus dwójki i zaczynam od uginania podudzi na maszynie, tym razem stojąc. Tak jak wspominałem już wielokrotnie, raz robię stojąc, raz robię leżąc. Jedna seria 10-12 powtórzeń, jedna seria 20 powtórzeń z rest pauzem. Tutaj akurat macie właśnie pierwszą serię na tych 10-12 powtórzeń. Ogólnie no niestety nie posiadam na siłowni maszyny, która jest stricte pod uginanie nóg stojąc, no ale jakoś trzeba sobie radzić, nie ma wymówek, więc jeżeli ktoś chce wykonywać właśnie to ćwiczenie, no to polecam wykonywać je właśnie używając maszyny do prostowania na czwórki. Nie jest to może jakieś super wygodne, nie jest to może jakieś, no, nie przypomina w każdym razie do końca tej maszyny stricte właśnie pod dwójki, aczkolwiek lepsze to niż nic. I potem jak już powiedzmy tak sobie dogrzeję tą tylną taśmę, przechodzę do hip thrustów. Ja hip thrusty wykonuję akurat na hammerze. Fajny jest ten hammer, już też o tym wspominałem. Raz robię rack pull chwytem rwaniowym spod kolan, a raz robię właśnie hip thrust. I tu była też pierwsza seria na 10-12 powtórzeń. Druga seria w tym wypadku jest na 20 powtórzeń z rest pauzem, więc troszeczkę ten ciężar muszę sobie ściągnąć, żeby wykonać więcej powtórzeń. Potem jak już skończę powiedzmy ten dół ciała, dokładnie tył, przechodzę sobie już na plecy, wiosłowanie na maszynie hammer, oburącz, w chwycie takim neutralnym, staram się, żeby łokcie szły blisko ciała, no tak czy inaczej, no, ręce muszą iść w tym kierunku, bo tak jest profilowana maszyna, innej niestety nie mam. To była pierwsza seria na 7-8 powtórzeń, wspominałem też już o tym, że to mają być takie, no ma być to ciężkie wiosło. Potem już troszeczkę bardziej dokładnie idę na ściąganie dążka wyciągu górnego do klatki pod chwytem. 4 serie takie równe po 12-15 repsów. I tak jak też na jakimś tam poprzednim filmie, chyba wtedy byłem na innej siłowni, staram się to wykonać bardzo dokładnie, mniej tych ruchów szarpanych, tak żeby poczuć naprawdę ten powiedzmy najszerszy grzbietu. Ręce też dosyć blisko tułowia, staram się do końca jakby wyciągać łopatkę, ale nie robić tego ruchu rękami. Potem taka seria łączona na tył barków, najpierw mamy te odwrócone rozpiętki, a następnie będę przechodził do wiosłowania. Są tutaj 3 serie po 15-20 powtórzeń i najpierw właśnie przy tym odwodzeniu rąk. Ciężar mam no nieduży, dyszki, ale uwierzcie, że ja ten tył barków no mam taki naprawdę dosyć czuły i całkiem fajnie to wszystko wchodzi. Nie potrzebuję tam machać nie wiadomo jak, żeby naprawdę to przypompować i naprawdę poczuć ten mięsień. A potem już ta dobitka w postaci wiosłowania naprawdę no katuje ten tył barków. Później już zaczynam biceps i pierwsze ćwiczenie to uginanie przedramion z linką wyciągu dolnego z drążkiem łamanym. Tutaj nagram drugą serię z serii, okej, mam dwie serie po 8-10 powtórzeń, to jest właśnie druga, a pierwsza, a jedna, jeszcze jedna taka dodatkowa, to jest 12-15 powtórzeń na dobitkę na nieco mniejszym ciężarze. I później już sobie tak dobijam ten biceps uginaniem młotkowym. Powinienem to robić stojąc, ale że miałem w poprzednim planie, no to robię sobie to siedząc. Trzy serie równe po 15-20 powtórzeń. Ciężar też nieduży, ale już po tych wszystkich ćwiczeniach i na plecy, i tym jednym na biceps, no jakby ta łapa też już jest dosyć taka czuła. Przy okazji jak już się tam jeszcze załaduję te wszystkie swoje specyfiki przed treningiem, jeszcze na treningu popijam intra workout, no to łapy chcą po prostu wybuchnąć. Potem chyba z tego co pamiętam zrobiłem sobie jeszcze brzuch. Brzuch to tak jak widzieliście kiedyś, allachy plus wznosy nóg.
ogólnie trochę mi się zmieniły plany i jestem obecnie w Lidlu, robię zakupy. Powiem wam, że niby wchodzisz po jedną rzecz, że mam zajebany cały wózek. No ale jest taki w domu, w lodówce dokładnie, więc trzeba uzupełnić zapasy. Jeszcze nawet nie zdążyłem zjeść posiłku potreningowego, bo jeden z podopiecznych po prostu wypadł. Wypadł i no, dzięki temu skończyłem półtorej godziny wcześniej. A w sumie mam dzisiaj co robić też. Też dużo pracy. Ogólnie, moi drodzy, jest kurczak promocji. Więc no, mogłem być wcześniej, ale już na 14 wracam, a mamy godzinę 9.37. Jeszcze będę musiał podjechać na chwilę do barbera. No, machnę te zakupy. No i jeszcze chwilę mi zejdzie. Może potem wam pokażę, co tam dokładnie kupiłem. Chociaż sobie będzie tego tak dużo, że nie wiem, czy to się w ogóle opyla. Najwyżej przy samej kasie gdzieś tam powiem co, jeżeli będzie kolejka. No ale niebawem wracam i chciałbym już zjeść posiłek podreningowy, bo w sumie lekkie stanie mnie łapie. O, moi drodzy, jeszcze łososia. Może być łosoś. Przez dwa mięsa. Dobra, to w sumie dobra. Robię zakupy, najwyżej zaraz pokażę, co kupiłem. To moje zakupy, moje ulubione płatki. Lubię tego łosa. Potem jeszcze cebula, parę przypraw, pieczarki, mam ostatnio pezewkę, ten łosoś, który pokazywałem, jest jakiś tam promo na indyka, wziąłem sobie kraśnika, bo też mam potem coś słodkiego, pomidory w różnych formach, truskawkowe i zwykłe, derby, ale to dla Kingi, jajka, ostatnio mamy jakąś chorą jazdę na musztardę, nie wiem skąd nam się to wzięło, bo już nie wiem, kiedy ostatnio w ogóle jadłem musztardę, ale jak zaczęliśmy, to kupujemy na stop. Proteinowy ser, cała klasa, jeszcze jakaś tam inna. O, bułki do burgerów z Lidla. Chleb, tutaj z Kingi, bo ona sobie wysuwa. Ketchup ten rolecki, bardzo lubimy. I tortilla, będą w ogóle wrapy w tym tygodniu, jako taki posiłek lepszy. Mleko migdałowe, czy tam taki, nie wiem, to w sumie jest napój. Żeby było do prania, woda dla kitków, żwirek. Jest też promka na Pepsi, nie będę musiał chodzić do Żabki. I ta pinsa też, bo jakaś pizza gdzieś tam jechała w któryś dzień. I to chyba tyle. A, jeszcze były truskawki na promce i dla Kingi bajgier. Jakby to by było chyba na tyle. Będzie miałem wejść parę rzeczy, aczkolwiek to było, że nie ma więcej niż się wydaje, bo nie zauważyłem, że to ma krótszą datę, ale jest bardziej git. Dobra. Więc jakby tak wyglądają zakupy dzisiejsze w Lidlu. Dobra, ja już wróciłem z zakupów, siadłem do posiłku potreningowego, po drodze jeszcze udało mi się zostawić samochód do mycia, odkurzania i tak dalej i pokażę wam, co jem. I wpadają teraz płatki, te czekokulki z Lidla. Bardzo lubię takie ala, nie wiem, pewne squeaky. To jest twarde, bo polałem to jeszcze miodem, bo musiałem dobić węgle. Zjem ze dwa banany, które się rozwaliły. I oczywiście w to wszystko zaleję sobie izolatem. W sumie pokażę wam ten izolat. Najlepsze białeczko, jakie jest. Słuchajcie, ten właśnie izolat z Dymatize, dostępny na Gymshopie, no jest kozak. Dobra, następny posiłek, mam troszeczkę Pepsi i do tego ta wołowina, ryż, 125 g ryżu już, troszeczkę keczupu, trochę warzyw i ogólnie powinien być jeszcze banan, ale zapomniałem kupić. Dobra, już jestem w domu, pokażę wam posiłek numer 5, który jest tak jak posiłek numer 3, czyli ta wołowina, tak jak mówiłem, jest zajawka na musztardę, mam ryż, warzywa i dojem tego banana, którego wcześniej zapomniałem. Dobra, mamy chwilę po 23 i ostatni swój posiłek. Ogólnie normalnie jadłbym wafle, ale po pierwsze, jako że miałem dzisiaj ciężki dzień, taki ciężki, trudny do przeżycia. Ogólnie tam dużo pracy, dużo jakichś zawirowań, spraw i tak dalej.
no to postanowiłem, że no zjem coś fajniejszego, żeby sobie ten dzień przynajmniej miło zakończyć. A po drugie, przyznam szczerze, że strasznie ciężko mi się było przejeść swoje żarcie. Tego ryżu to już tak upychałem w pewnym momencie na siłę. Więc paradoksalnie akurat to, co teraz będę jadł, jest trochę takie no, gęstsze kalorycznie, więc pewnie jakoś bardzo tego nie odczuję. A jest to pizza na tym spodzie takim, ta pinsa, czy jak to się tam nazywa. I tutaj mamy ser proteinowy, pieczarki, trochę tam jest keczupu, pomidory, chyba jakiś ogórek i szynka. I szynka, także tak wygląda moja kolacja. Ja sobie to zjem, jeszcze obejrzymy jakiś tam serial, trochę idziemy spać. Jutro dzień nietreningowy i też tak troszeczkę myślę, żeby go nie nagrać, bo tam doszło trochę kalorii i też mam trochę inne śniadanie niż zwykle. Ale dobra, zobaczymy. Także jeszcze widzimy się później w inny dzień. Siemanko, w zasadzie to od czwartku. Czwartku się nie widzieliśmy. Mamy niedzielę, godzinę 23. Za chwilkę będę jadł właśnie kolację. Tak jak wam wspominałem ostatnio, w sumie ciągle wspominałem, że raz na jakiś czas, raz w tygodniu w zasadzie jemy sobie jakieś tam ekstra rzeczy. Z tym, że ostatnio troszeczkę częściej się pojawiają jakieś takie posiłki, coś a la burgery, jakaś pizza, coś w ten deseń. Oczywiście wszystko jest wyliczone i wszystko jest ogarnięte jak należy. A dzieje się tak, ponieważ no, ta ilość jedzenia, którą mam w tym momencie, no może nie tak, że chodzę przejedzony, ale czasami jak wiem, że przerwy między posiłkami są krótsze, bo nie wiem, bo więcej pracy, bo gdzieś tam się zarąbałem z żarciem czy coś w ten deseń, z przerwami między posiłkami, no to jem coś troszeczkę mniej objętościowego i wtedy najłatwiej jest zjeść jakąś bułę po prostu z mięsem, czy nawet tą pizzę, którą ostatnio widzieliście. I kolacja na dzisiaj, tutaj mam suple, jakaś tam omega, magnez, kurkumina, leaf, cystone i coś tu jeszcze jest, nie pamiętam. Tak czy siak dzisiaj na kolację są takie wrapy. Czyli w sumie tortilla, mięso, mamy tutaj kurczaka, on jest zrobiony a la takie stripsy. Do tego ser, potem były pieczarki, troszeczkę jakieś sałaty, a tu ja mam kapustę. Tą taką z łoka, czy jak to się tam nazywa, cebula, kukurydza i chyba tyle. Także widzieliście ogólnie cały mój dzień jedzenia w dzień treningowy, tam chyba wychodzi 5200 kilokalorii. Zrobiłem taki full day of eating, w zasadzie myślałem, że na samym czwartku się zakończy nagrywanie. Aczkolwiek nie dograłem końcówki, więc stwierdziłem, że jeszcze pod koniec tygodnia coś tam pogadam, a dzisiaj też był taki dzień, że na treningu już byłem chyba tam chwilę po siódmej. Kardio kręciłem dosłownie 30 minut temu, no już jestem wykąpany, to jest kolacja, a byliśmy też u rodziny Kingi na takim uroczystym obiedzie, więc jeden posiłek dzisiaj w zasadzie wypadł, a zjadłem rosół i krewetki i kawałek szarlotki, więc coś, a myślę, że się śmiejesz. Nie, muszę zaraz ogarnąć jeszcze po kotach pranie. Oczywiście moje rzeczy. No nic, dobra. Także żegnamy się. Wysubujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i wszystko, co tam należy robić. A my się widzimy już w przyszłym tygodniu.